Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w The Third Age Total War. I przynosimy tego pana, szybciej. Grzeczny. Ciekawe, czy mi tę osadę przykupi, noż cholera, jestem ciekaw. Dobra, tak czy siak, idziemy na północ. Tą armią? Czy ja w tej armii jeszcze coś chcę? A tak, są tylko dwóch panów. I to wtedy będzie wszystko. Będzie that's all. Dobra. Czy ja potrzebuję... Może konnych łuczników byśmy tam dali do tej armii? Chociaż nie, bo nie mam pieniążków. Na razie nie chcę ich wydawać. Na chwilę obecną zbyt wiele. I co tu jest? Ja widzę tutaj dość sporą armię krasnoludków. My jesteśmy krasnoludki. Hopsasa, hopsasa. Idziemy tu. I co, bijemy się? Dostanie posi... Wow. Wiecie co? Jakbyśmy... O jest. Yes. Ale ma armię. Stoczmy to. Jak mu rozwijemy to, to już najprawdopodobniej nie będzie miał już czym przyjść na pomoc i tak dalej. A nasze posiłki już są w drodze, więc myślę, że to jest najlepszy pomysł w tej chwili. Po prostu rozbijemy mu armię i będzie koniec. Będzie... dyntka. Jeszcze świetną miejscówę zajmiemy sobie. Naprawdę, tam jest taki hajs z tych kopalni, że to jest niemożliwe. No okej. Ładuj się, panie. Już jesteśmy. Rozpocznijmy sobie rozmieszczanie. No wiadomo, że na klatę muszą przyjąć to... te jednostki. Zobaczcie, jakie fajne mapa nam się trafiła. Nie powiem, żebyśmy mieli jakąś przewagę względem krasnoludów, bo one są jednak cholernie mocne. Widzieliście, że tamte oddziały było nam dość trudno rozwalić. Łucznicy niech będą za nimi. Czy my już walczyliśmy tą armią? Nie wiem, prawdę mówiąc. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć, czy tą armią już walczyliśmy, czy nie. Ale nieważne. Oj, się dzieci bawią petardami, czy czym tam, za oknem. Myślę, że tego nie słyszycie, ale... mówię to w razie W. Gdzie nie są? Cholery. Tutaj będzie to większa gruba. Ej, grupa, nie gruba. Przejdźmy wszyscy tutaj. No, powiedzmy. Chociaż nie, oni będą chcieli tutaj. Okej, okej, Radek. Ej, myszka, ogarnij się. Nie lubię takich górzystych miejsc. Bo często się zdarza, że tu jakieś bugi występują. I wy też, panowie. Chciałbym was przede wszystkim tutaj w tą dolinę dać. Gdybyście mieli gdzie jeździć. Ej. Najpierw ustawmy ich w tej dolinie, tak jakbym chciał, żeby one stały. Cholera. Kurwa. Ustaw się. Medievalu, nie troluj mnie. O Boże, nie ustawicie się, bo co? Patrzę cały czas na minimapę, żeby wiedzieć, gdzie oni są. Ci się już grzecznie ustawiam, a tamci to za nic. Jednak idą do góry, no. Kurwa, to żeście mnie zrobili w... takim razie wszyscy idą tu. Zwiększmy sobie tempo. Jak już będziemy na miejscu, ich zaczniemy w miarę rozstawiać. Nie chcę, żeby szli w szyku w tym czasie. No jak im rozbijemy tych panów, to będzie naprawdę grubo. Się zastanawiam, czy może... czy oni biegną? Oni chyba biegną, więc... my także zacznijmy. Od razu będzie lepiej, no... okej, bo już widzę, dobiegałem nasze jednostki. Co robi moja konnica, to ja wam nie powiem, bo to jest dziwne. Biegiem tu, a ta konnica, gdzie jesteście? Wy już widzę, tutaj zjeżdżacie, więc wy się zajmiecie tymi ich posiłkami. Przywitacie ich należycie. No. I teraz wracamy tutaj. Piechota moja, przede wszystkim. O jest. Tu. Atak. Wy. Nie uciekać i ustawić się w ten sposób. Biegiem. Ty ziomuś jakoś w ten sposób. Te nasze oddziały konnicy, to niech one może tak bez uciekania w te miejsce się przeniosą szybciutko. Poproszę was. Nie. Biegiem. Tutaj. Jeden oddział ma zająć jeden oddział krasnoludów, żeby nie było potem... Oj. Problemu. Tutaj. I nie uciekać. Gdzie są przeciwnicy? Wiecie co? Ja myślę, że te nasze oddziały mogłyby śmiało rozpocząć ostrzeliwanie żelaznej straży. Myślę, że to jest... Ewentualnie wy, bo ja widzę, że wy nie macie celu. Zaatakujcie tutaj, szybko. Generał. Gdzie jest mój generał? Ej, tam mój generał, to ja widzę, że tak się troszeczkę bawi. Zbyt... Może to mu niezbyt być wskazane. To prawie jak zabawa z petardami. Czteroletniego dziecka. Dobra. Panowie, no... Aha, dobra, wy widzę, ostrzeliwujecie. Tam jest ostrostrzał na ten oddział. I bardzo dobrze, bo to jest dość dobry oddział. Włączyć uciekanie. Jak jest w ogóle ze stratami? U nich 20... Dobrze. U nich znacznie więcej niż u nas, więc... Więc jest tak jak chciałem. Może was przestawmy w ten sposób. Generał. Zachęta. Nasz oddział dystansowy przede wszystkim tutaj mają się jak... O! Chciałem powiedzieć jak popisać, a oni widzę, że już wykorzystali wszystkie swoje... To spróbujemy naszymi oddziałami ich zajść. Tutaj widzę, że straciliśmy dość sporo. Troszkę to przykre, a ja widzę tutaj ostrze w ogóle twarde, oni się nie przejmują. Jakieś jednostka nam ucieka, to jest problem. Konnica moja. Wy jesteście tu, a wy co robicie? Ej, panowie. Się mieliście chyba zająć nimi, tak? Czy wy czegoś nie pamiętacie, bo ja tak dokładnie nie wiem. Wiecie co, może, że ich nie jest tak dużo. Nie, wszyscy mają się zająć tym panem. Bo on jest naprawdę twardy. Tu już uciekają. Generał, szybko róg. I do ataku. Bardzo ładnie, myślę, że tutaj będzie koniec. Już a propos tego pana. Generał sobie świetnie dał radę. No generał to też jest jednak bardzo mocna jednostka, jeżeli chodzi o tego typu zabawy. Kogo żeśmy żelaznych kuszników, no to może nie ustrzeliśmy jakoś super potężnego przeciwnika. Gdzie wy panowie idziecie? Tutaj trzeba. Zobaczcie, oni są naprawdę potężni. Tych atakuje już ogromna liczba naszych żołnierzy, oni nadal mają z tym problem. Czyżby ty ucieczka? Dobra, generał przeciwniku zginął, to bardzo dobrze, ponieważ... Absolutnie nie uciekać. Ojej. Zobaczcie, jak nam oddziały popękały. Dobrze, że konnica jeszcze jest w miarę... Nazwijmy to świeża. Zobaczcie, jak nasze oddziały uciekają. To jest tak troszeczkę, jakby stracili wolę walki. To jest bardzo przykre. Absolutnie nie można do tego dopuścić. Jest generał tu. Niech zaatakuje. No, taki plepsik to widać, no krasnoludy go rozbiły. Tak krótko mówiąc, jakby nie przejmując tym, jak to będzie wyglądać. Wy panowie cały czas naprawdę ostrzeliwujcie tych tutaj. Może byśmy tą konnicę jednak poprosili tutaj. Szarża to zawsze szarża. Przy szarży samej dużo jednostek ginie. Super, kolejny przeciwny generał nie żyje. Zobaczcie, jednak dużo straciliśmy. Gdzie jest nasz? Nasze jednostki powracały, pomimo tego, że uciekały, to jednak... Jednak generał ma swój wpływ. Tak, porażka jest pewna. Też to już wiecie. Zaatakujcie tutaj, z tej strony. Wszyscy niech walczą wręcz, bo ja widzę, że te strzały to tak troszeczkę, powiedzmy, że ich smyrają, aniżeli cokolwiek im robią. A tu są krasnoludy, no to trzeba przywyknąć. Świetna frakcja, można się naprawdę nieźle zabawić, jeśli nimi gra. Was już proszę, może przestańcie strzelać. Oni są na wykończenie już jedynie przez walkę w ten sposób. 50% naszych jednostek poległo. Dużo. Zobaczcie, no w tej chwili mamy problem z takimi... Ile to są? 3 oddziały? To jakieś ucieczki sobie robicie, panowie? No tak nieładnie. Rogu trzeba używać jak najczęściej, ale nie przed bitwą, bo to absolutnie jest wtedy nieopłacalne. Nasz generał już się tutaj zajmuje przeciwnikami. Do tego dojdzie nasza konnica. Myślę, że to już jest totalny koniec. Generał, zobaczcie, dużo generał robi. Dlatego nasza złota armia, tak ją będę nazywał, czyli nasza główna, będzie znacznie wydatniejsza niż to, co teraz mamy. No bo to wiadomo, że to są najprostsze jednostki i tak dalej. Ale widzicie, no. Straciliśmy 1000 żołnierzy przy 600. Dużo. Naprawdę dużo, ale te jednostki są strasznie wytrzymałe i mają bardzo dobre morale. W Rom 2 czegoś takiego by nie było, one by bardzo szybko upadły. Właśnie to jest trochę przykre w Rom 2, że tam jak mamy nawet bardzo dobrą armię, to przeciwnik może mieć 2 najzwyklejszych żołnierzy. No może nie najzwyklejszych, nie ci najlepsi kontra najzwyklejsi, ale niech będzie tych średnich, albo... Nie wiem, jeżeli gracie w Rom 2, to wiecie, że na przykład... Pretorianie to są najlepsi w Rzymie. Spieszeni pretorianie, tak? Nie. Pretorianie konni to są najlepsze konnice w Rzymie. I pretorianie... jakiś człon mieli jeszcze do tej nazwy swojej. A dobra, nieważne. Właśnie, potrzebujemy... Zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj nie ma prawie nic, więc... Jo, naprawdę tego nie oblegam w tej chwili. Dobra, 2 tury i dojdzie nam całkiem dobra armia. No, trzeba przyznać, te jednostki będą bardzo nam potrzebne. Zobaczcie, jakie tutaj straty ponieśliśmy, przede wszystkim w piechocie, ale ponieślibyśmy mniejsze straty, gdybyśmy mieli więcej oddziałów tej piechoty naszej. To też jest problematyczne. Jeżeli te oddziały dojdą, to automatycznie wyruszamy stąd dalej. Tutaj więcej nic nie potrzebuję. W tym miejscu na razie przestałem rekrutować ze względu na dużą kwotę utrzymania. Zobaczcie. W tej chwili na razie sobie odpuszczę. Chyba że będą te oddziały... O, te. To jestem w stanie, bo 2 razy są drożsi, a... No okej, są lepsi, ale nie aż tak. I rekrutujmy na razie tą tańszą armię. Będziemy uzupełniać po prostu tą i tą będziemy sobie walczyć. Iść dalej po prostu. To jest Dale, tam jest dalej Dale, ja nie powinienem tutaj iść. Gdzie jest mój szpieg? Mój szpieg mi powie, co tu jest. Tu jest osada, okej, tu jest osada Mordoru. Idź szybciej, proszę. Za to tu już jest Dale, więc absolutnie nie, idziemy tu. Żadnego sprzymierzeńca, tam musi być Dale, nie wierzę, że tam jest Mordor. Tą armią trochę słabszą pójdziemy na północ. Czemu idę tą? Dlatego, że najczęściej na komputer jak gra, to robi tak, że te najpotężniejsze armie wysyła naprzód. Czyli w sumie tak jak powinien. Ale on najczęściej właśnie wysyła te najpotężniejsze armie gdzieś w samą końcówkę osady, więc... Co to może być problem? Co tam pan robi? To nie wiem. No to jak chcesz zobaczyć, jaką mamy armię, no to proszę bardzo. Tak czy siak nie masz z nią szans. Właśnie to jest fajne, że te nasze oddziały są tak w miarę zróżnicowane. Mamy wybór, w tej chwili już mamy wybór piechoty troszeczkę lżejszej, która będzie miała potężniejsze uderzenie, ponieważ w ataku są lepsi, ale mniejszą obronę mają. To właśnie ja bym sobie porównywał tak nasze złote oddziały trochę do takiej armii krasnoludów, z tą, że mają troszeczkę większą mobilność względem mniejszej pancerności i mniejszego ataku. Nasze jednostki troszeczkę są szybsze, troszeczkę bardziej zwrotne, ale właśnie gdybyśmy starli się full armia krasnoludów kontra pełna nasza armia, myślę, że mielibyśmy problem, gdybyśmy nie zagrali jakimś manewrem taktycznym, czyli na przykład obniżenie morale, chociaż... No zobaczmy. A, zapomniałem, że nie są neutralnie. To było tak for fun. Znaczy, żartowałem sobie. Chciałem, żeby do mnie wyszli. 7 tur, to jest absolutnie... Absolutnie okej wynik. 4 oddziały dystansowe mamy w tej armii jedynie. Oni mają troszeczkę więcej, ale widzę, że mają dość sporo konnicy między innymi. Ale tutaj nic nie da im to, więc jest jak najbardziej ok. Ta armia już dochodzi, czy nie? Nie, szkoda. W tym miejscu ja bym chciał sobie faktycznie ten jeden najtańszy oddziałek, który kosztuje najmniej. Ci panowie są dość tani, więc tak. I pójdziemy sobie tą arię. Ona nie będzie pełna, będziemy mieli... Brakowało nam 6 oddziałów, czyli tylko 14 teoretycznie będziemy atakować. A to będzie coś niesamowitego. Zobaczcie. Co on tam ma? To jest tylko on. A zobaczycie, jakie to jest metropolia po prostu. Dopuszczalne, że my jest... Dobra. Już wiem, o co chodzi. Tak patrzę troszeczkę... A pan to czego? Nie no, zajmiemy sobie to miejsce, to na pewno... Myślę, że chyba nie. Zostawimy tutaj jeden oddział. Albo dwa i pójdziemy temu naprzeciw. To są jakieś tam pierdołowate, to prawda, jednostki, ale nie chcę, żeby on mi wszedł tu, a potem poszedł tu. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Może pójdzie na północ. A, szpiega przestawiłem, boż. Mogę go tam zostawić, żeby jednak próbował... żeby im patrzył, co tam się dzieje. Zobaczcie, on teraz na przykład odpuści tą osadę. Najprawdopodobniej... Chociaż nie, zbiera dużo armii. To będzie jedna z większych bitew. Już widzę to. No, może być problem, powiem szczerze. Znaczy, może nie to z wygraniem. Wygrać powinniśmy, ale możemy dostać dużych strat. Skoro dwoma armiami, nawet jakimiś lichymi nas zaatakuje, to jednak... To jednak to jest armia. Ja troszeczkę jeszcze tutaj mówię, jestem jakby ze świata troszeczkę Rom 2. I jak widzę, że są dwie pełne armie przeciwników, to tak małe szanse u mnie, kalkulacja jest taka, że małe szanse na zwycięstwo. Ale potem sobie przypominam, kurczę, to jest Medieval 2. Tutaj mamy większy wpływ na bitwę, aniżeli to było w przerwie oblężenia, aniżeli to było w Rom 2. Wow. Dobra, wiecie co? Stoczmy sobie bitwę, powybijajmy im te oddziały na boku. Widzę, że tą armię sprowadza tutaj. Cieszę się ogromnie. Będę... Znaczy, chcę ich wybić po prostu, żeby oni potem mi nie wchodzili na plecy i tak dalej. Cieszę się ogromnie, że tą armię sprowadza tutaj na pomoc, ponieważ tą moją główną... Właśnie chciałbym przynieść ten cały impet. Ona jest w stanie naprawdę bardzo dużo znieść, a teraz atakujemy jeszcze przeciwnika. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś super górzystego terenu, bo nienawidzę takich. Jest genialnie chyba. Jest super? No powiedzmy, że trzeba iść cały czas pod górkę, ale... Naprawdę nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Nasze oddziały dystansowe, niech sobie staną tu. Włącz tryb pojedynczy. O, nie chcę. Skoro mamy wyłączone, to jest bardzo fajnie. I w tej chwili tak. No rozstawmy ich na razie w ten sposób. Oni potem ich jeszcze oczywiście dobrze dostawię odpowiednio, tak jak mają być. I to co było, myślę. Chcę zróżnicowanie dać takie ze względu na to, że może się jednak być bardziej przydatny ten oddział po drugiej stronie na przykład. Ajej. No, troszeczkę was potraciłem. Gdzie jesteście? Wy jesteście w tamtym miejscu, okej. Dobra, no to robimy tak. Po pierwsze, się ustawiacie w ten sposób. Popatrzymy sobie trochę na nich. Dobra, wystarczy. Będziemy przechodzić przez... A, kurde. Dobrze, oni do nas wyjdą. Oni do nas wyjdą przez las. Walka w lesie bardzo nie lubię. Dla konnicy to jest dość niefajna sytuacja. Ale myślę, że będzie można coś wykminić naszą konnicą ze względu na ich położenie. W takim razie zróbmy tak, w ten sposób. Was wystawmy bardziej do przodu, żebyście zataczali, skoro oni są w tamtym miejscu. Też trzeba troszeczkę o tym pomyśleć przed bitwą. I jednak macie. Czy wy naprawdę się nie boicie niczego i nie uciekacie? Bardzo fajnie. Tej armii, którą teraz mamy, wcale nie jest optymalna nasza armia. Mamy znacznie lepsze, możliwe. W sumie nie wiem, po co zrobiłem tak, zamiast zaznaczyć całą armię, ale okej. Chcę z was zrobić grupę, abyście przemierzali gdzieś tam. To jest bardzo fajne, że jak mamy grupę, to możemy wtedy ją bardzo łatwo przemieszczać. Tak chcę? Myślę, że tak, jest ok. Zwiększmy tempo do 3-krotnego. Możliwe, że oni będą gdzieś tutaj blisko, dlatego chcę... Blisko są? Nie, nie są blisko. Czyhają gdzieś tutaj po lasach, więc okej. Będzie jak najbardziej w sumie... Nie powiem, że to dla nas jest takie genialne. Pokażmy, jak to będzie wyglądać nasze ustawienie. No, powiedzmy, że nie będzie takie złe. Wejdziemy w nich po prostu i tyle. Jeszcze trochę musicie dojść, panowie. Muszę kontrolować, czy oni się ruszają. Nasi przeciwnicy. Możliwe, że zaraz zostaniemy pod ostrzałem, ale... Raczej bardzo mnie to nie martwi, ze względu na choćby na grubość naszych pancerzy. Się ruszają jednak. W takim razie ja chcę, żebyście do tych pozycji doszli. I tutaj, świetnie, nadziałeś się na... o cholera, sorry. Sorry, naprawdę. Ale coś mnie tak szarpnęło w gardle. A tak, myślałem, żeby przypuścić w tej chwili. I spauzujmy może. No tak, żebyśmy sobie tą bitwę bez większych strat tutaj mogli przeprowadzić. Ustawmy się w ten sposób. Ta konnica także. I teraz tak, ja was wycofałem, tak? Bo wy się nie boicie niczego, tylko ja po prostu dlatego, że ja was wycofałem. Super. Zobaczycie teraz moc naszych oddziałów dystansowych. I ta konnica niech zrobi to samo, co tamta. I skończmy pauzę. Tylko też biegiem. Chciałbym ją jak najszybciej wykorzystać. Tutaj jest dwójne tempo. Coś mi się właśnie nie zgadzało. Te oddziały niech wyjdą tu. Ja nie mam absolutnie widoku na to, jak oddziały ich są, jego ustawione są. To jest problem troszeczkę. Straż ogniskowa. Myślę, że nie będzie dla nas problemem zbytnio, pomimo tego, że to jest oddział włóczników, tak? Nie, to są topornicy, to zostaną zmiecieni. Jeszcze zróbmy tak, żeby tym wejść na plecy. I wszystko jest ok? Myślę, że tak. Myślę, że zostaną zmiecieni za chwileczkę. Ustawmy tak na razie ten cel jako dla wszystkich. Ale oczywiście troszeczkę to zmienimy. Wy na przykład zaatakujcie tutaj. Myślę, że to będzie zdecydowanie... Okej. To są te dwa oddziały? Stąd? Chyba tak. W takim razie chciałbym, abyście biegiem tutaj zaatakowali tych panów. Nasze oddziały sobie dają świetnie radę, a widzę, że tutaj bitwa przebiega bardzo po naszej myśli. Weszliśmy w przeciwników bardzo ostro. 7% straconych sojuszników. I aż... Może odciążmy troszeczkę w to miejsce, bo ja widzę, że tu nasza piechota sobie walczy dzielnie, ale tak czy siak łatwo będzie dobrze, jeżeli będziemy tutaj ją wspierać. Nasza konnica ma problem w tym miejscu. Nienawidzę walki w lesie. Po prostu nie cierpię. Jest to... Na grafikę to jest tak troszeczkę zrobione, że... Gdyby nie te podświetlenie, to po prostu nie wiedziałbym, gdzie mam swoje jednostki. Gdzie jest moja kawaleria? To wy? Dobra, tylko geniuszu, który byś wygrał tę bitwę. Wygraj mi ją. Czy to jest wszystko? Jeśli tak, to idziemy dalej, panowie. Ja widzę, tutaj uciekają przed nami w sumie. W takim razie niech nasza konnica się z nimi zabawi. Wolałbym, żeby piechota jednak zataczała tutaj okrąg. Sorry, że trochę tak nie ogarnięta ta bitwa jest strasznie. Ale musimy ją przeprowadzić tak, żebyśmy po prostu mieli jak najmniejsze straty i... No nie widzę to, co się dzieje, to jest też problematyczne. Cały czas nasz oddział dystansowy strzelają super, 13% strat własnych. Gdzie ci nasi tak ucierpieli? W tym miejscu, no dobra, no to może to nie był taki super pomysł, żeby konnicą atakować drwali. Ja was może przerzucę w tym miejscu, z tego miejsca. Nasza piechota niech się zajmie tymi gośćmi. Ja sobie pooglądam z punktu widzenia tych panów, czy jest coś tutaj ciekawego do wybicia. Może tymi się zabawmy i spróbujmy tych drwali, z czym nasza konnica ma problem, łucznikami przegnać. Że tutaj jeszcze to straż ogniskowa, tak sobie dość mocno... Tak patrzę, coś się dzieje. Ja mam tylko tyle ludzi w oddziale, to jednak nie. To po prostu chodzi o to, że... Tak jak wyszło, ci panowie, niech się może wycofają. Myślę, że tak, to będzie najlepszy pomysł. Jeden oddział straciłem gdzieś. To jest jeden oddział konnicy. Tak, to już wiemy, który nawet. Tych panów sobie tam... O, co tam się dzieje? Oni uciekają, tak? Nie, entuzjastycznie w marszu. Akurat na dobicie. Troszkę... A, dobra, w sumie to faktycznie nie mają szans, bo to oddziały dystansowe są. Czy ci panowie z czymś się biją w tym miejscu? Teoretycznie tak, konnica. Ja bym chciał, żeby jednak konnica zrobiła troszkę więcej. A, ta walka w lesie ukochana nasza. Wy stoicie, nic nie robicie, więc tutaj. To jest koniec, tak? Jest tutaj coś więcej? Tu jest coś. W takim razie konnica nasza. Chyba, że to są tamci. Mam nadzieję, że nie. To są ci. To super. Po prostu zaatakujcie tych i wy także zaatakujcie tych. Oni sobie tak bezczelnie uciekają. Przyspieszmy tempo, po prostu dobijmy ich już. Tutaj nic nie ma prawa się zdarzyć. Zaszarżujmy. Tutaj jest wszystko, widzę git. Wystarczy ich po prostu podobijać. Nawet nasze oddziały dystansowe tutaj dużo porobiły. Może każmy im już przestać strzelać, bo jednak mają... Powiedzmy, że mają dość mocne uderzenia. I okej. Szkoda, że dopiero teraz generał przeciwnika zginął. Skończmy bitwę, tutaj nic nie uciekło. 300 straconych za 2000. Chcę zobaczyć straty doznane Loktash Rim. Okej, tutaj będzie troszeczkę tych naszych oddziałów. Gwardia konna, dużo. Cały oddział poszedł w pieruny. Ale tak czy siak zadaliśmy większe straty. Kawaleria Easterlingów. Dużo zrobiliśmy tą naszą konnicą. Mimo to, że nie wiedziałem do końca, jak ich zaatakować. Zobaczcie, kusznicy, Loktash Rim. To są nasze oddziały dystansowe. Dużo zrobili. Za to ci już nic, 19, a ci kusznicy widzę bardzo fajnie się spisują, trzeba będzie ich rekrutować więcej do naszej armii. Zrobić troszkę bardziej pancerny środek i mniejsze, i więcej łuczników, aniżeli w tej chwili jak mamy dużo łuczników, dużo konnych, boże mało łuczników, a dużo konnych i dużo... W sumie czy tak dużo tego środka mamy? No raczej nie. Dobra, nieważne. Pomyślimy troszeczkę nad naszą umocnieniem naszej armii. Tylko zobaczcie, że jest duży problem, bo nie mam gdzie ich rekrutować. Dopiero będę budował odpowiednie do tego miejsce w naszej twierdzy niedaleko. No straćmy ich, nie ma sensu im pozwalać. Kurde. Tak troszeczkę ucierpiała nam ta armia. Ja widzę, że on tutaj sobie... No, powiedzmy, że to jest tak na styk. Dobra, zróbmy to tak. Bierzmy wszystkich oprócz tego jednego oddziału, który zwróbowałem, żeby tutaj chronił. Na pewno on gdzieś jest. Przyznaj się, gdzie się schowałeś. A, tutaj jesteś, dlatego nie mogę cię poznać, okej. I udajmy się tu. Po prostu już zniszczmy ich, tak. Teraz może sobie połączmy tą armię. Zobaczcie, że jednak trochę tych oddziałów straciliśmy. O, kurde. Trochę ma tej armii, ale widzę, że ty się zajmuje Mordorem, więc jest super. Naprawdę. Co straciliśmy z tego, co widzę? Konnice. Naprawdę zostało nam tak bardzo mało konnicy, tylko jeden dział gwardii konnych. No coś mi się wydaje, że tu jest jakiś błąd. Bo naprawdę tych gwardii konnych miałem więcej. Na pewno nie tyle, żeby połączyć, żeby został jeden oddział. Tutaj widzę gwardię naszej Easterlingów. Chyba będę musiał jednak z gwardii Easterlingów korzystać. Jest bardziej twarda. Ma troszkę lepszą szarżę, ale przede wszystkim to twardość. Obronę mają na siebie zbyt małą, zbyt niską. Gdzie trzeba się... No... O, i zobaczcie! Możemy rekrutować w tym miejscu, to bardzo dobrze. I te oddziały się absolutnie spisały, gwardii klanowej. Boki nam bardzo mocno tutaj... No zobaczcie, nawet ich dużo nie straciliśmy, a bardzo dużo zrobili, więc naprawdę trzeba będzie pomyśleć troszeczkę o tym. Te dwa oddziały sobie w ogóle połączymy właśnie tak, żeby cały czas ta armia była potężniejsza niż ta w tym miejscu. Ile potrzebujemy do rekrutacji? 3 tury i 3 tury, okej. To akurat będzie, myślę, spoko. Konstrukcja balist to mnie interesuje. Stajnie, także w tym miejscu nie będę chciał tych stajni jednak. Może to się wydać troszeczkę dziwne, ale nie będę chciał tych stajni. Tych panów może sobie zaprzestaniemy rekrutować, naszej konnicy, tej lżejszej. Jednak okazało się, że pomimo tego, że jednak dała sobie radę, to w tej chwili nie będziemy potrzebować jednak troszeczkę większej pancerności. Co to za flot jakiś? Chyba fiut. Dobra. Myślę, że w tym czasie to jest akurat dobry czas, żeby zakończyć odcinek. Trwa 31 minut, były dwie fajne bitwy. No jedna może nie taka fajna, ale ta ostatnia, tak? Ta już naszą lepszą armią. Pokazaliśmy, że no będzie z nami trudno. Straciliśmy jeden oddział w sumie Lokrim, jakbyśmy tak patrzyli dokładniej. I od tego czasu możemy już, będziemy mogli już najprawdopodobniej przetrenowywać się w tym miejscu, więc będzie naprawdę ok. I będziemy mieli konnicy. No może zrekrutujmy sobie jeszcze tak na koniec w tym miejscu są konnice, skoro możemy, dwa oddziały. No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.